muzyczne podróże przez świat. Dziś naszym gościem jest Joanna Dąbek, podróżniczka, pilot wycieczek. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie witam. Dziś odwiedzimy Mauritius, o którym mówi się, że jest mniejszą siostrą Madagaskaru. Gdzie dokładnie jest położony? Mauritius to jest taka ciekawa wyspa. Bardzo dużo osób o niej nie wie, dlatego że leży tak naprawdę w Afryce, ale nie jest afrykański. O tym za chwilkę będziemy sobie mówić. Jest położony około 900 kilometrów od Madagaskaru. Jest na mapie taki naprawdę, naprawdę niewielki. To jest oczywiście Ocean Indyjski. Najpierw został stworzony Mauritius, a później na jego podobieństwo powstał raj. Tak powiedział Mark Twain podczas jednej z podróży w 1897 roku. Ciebie też Mauritius zauroczył? Tak, zdecydowanie tak. Tylko z tym rajem i z Markiem Twainem jest taki problem, bo ja zawsze mówię tak, turyści oczekują tego takiego raju na ziemi, tego właśnie raju, o którym mówi nam Mark Twain. Natomiast ja zawsze mówiłam moim turystom, że Mauritius jest taką wyspą, gdzie tego raju trzeba poszukać. Trzeba ruszyć się z tego hotelowego leżaka i wyruszyć właśnie na poszukiwania tego magicznego raju, tego raju, którego oczekujemy, bo na Mauritiusie ten raj jest nieoczywisty. Ale tak, Mauritius mnie zdecydowanie zachwycił i uważam, że miałam ogromne szczęście, że tam byłam. Pracowałam tam pół roku i warto. Poznałam tą wyspę dość konkretnie. Podróżowałam po niej w czasie wolnym, nurkowałam, robiłam trekkingi. Jest co opowiadać. Mała przestrzeń, 2000 kilometrów kwadratowych. Dla porównania, Majorka ma ponad 3500 kilometrów kwadratowych. Ale jest tam na Mauritiusie naprawdę dużo atrakcji, o czym dziś się Państwo przekonają. Teraz trwa tam lato, od listopada do maja. Z jaką średnią temperaturą? Tam tak naprawdę o tej porze roku, listopad, grudzień, to jest taka temperatura, która dochodzi do 30 stopni. Później od stycznia do marca, mniej więcej kwietnia, to już są takie temperatury nieco ponad 30 stopni, ale tak naprawdę to, że tam jest aż tak gorąco, to nie przez temperaturę, to przez bardzo dużą wilgotność, która już od stycznia do marca, kwietnia zaczyna na wyspie panować. Ja zresztą polecam na wyjazd bardzo listopad i grudzień, dlatego że, proszę Państwa, jeśli chodzi o styczeń, to mogą się już pojawić cyklony. Jak ja pracowałam na tej wyspie, to cały styczeń padało. Był cyklon, padało, było bardzo brzydko, było deszczowo, tak naprawdę nie można było nic zobaczyć, nie można było wykorzystać tej wyspy, wypocząć. A później luty, marzec też był taki bardzo zmienny i tak jak powiedziałam, bardzo duża wilgotność, tą temperaturę się bardzo odczuwało. Natomiast zawsze polecam, grudzień jest takim najlepszym, w moim ocenie, miesiącem do odwiedzenia tej wyspy. Woda cały czas ciepła, jej temperatura tak, nie około spada. 30 stopni. No właśnie, tak. Około 30. Tak, tak, ja nurkuję, tak jak Państwu wspomniałam i nawet na 30 stopniach głębokości ta temperatura jest 28-29 stopni, więc to jest coś fantastycznego. Przejrzysta, ciepła, piękna woda Oceanu Indyjskiego. Tam bywają światowe gwiazdy, droga wyspa? Zależy. Naprawdę zależy, dlatego że to jest taka wyspa bardzo zróżnicowana. Mamy przepiękne, ekskluzywne hotele, ale z drugiej strony mamy możliwość wyjechania tam i zarezerwowania sobie w czasu z bookingu. Mamy możliwość jedzenia w drogich restauracjach, średnich restauracjach, a możemy jeść w budkach przy plaży za 15 zł. Więc wyspa jest dość zróżnicowana, jeśli chodzi o ceny, ale no tak, to jest taka wyspa bardzo lubiana zresztą przez Francuzów i te ceny są bardziej francuskie niż polskie. Najstarsze wzmianki o Mauritiusie pochodzą z X wieku naszej ery, z relacji arabskich podróżników. W czasach odkrycia był niezamieszkały, prawda? Tak, wyspę w 1505 roku odkryli Portugalczycy, natomiast to nie oni uczynili z tej wyspy swoją kolonię. Pierwszymi kolonizatorami, proszę Państwa, byli Holendrzy i był to początek XVII wieku. Później wyspa była kolonią francuską, brytyjską, znowu francuską i znowu brytyjską i tak do 1968 roku. Wtedy uzyskała od Wielkiej Brytanii wyspa niepodległość, a od 1992 jest republiką. Właśnie z racji tego, że ta przeszłość kolonizacji
kolonialna jest taka bogata, różnorodna, to dlatego na wyspie możemy zobaczyć bardzo duże różnice kulturowe, etniczne. No i to jest taka ciekawostka, jeśli chodzi właśnie o tą wyspę. I dlatego też bardzo jest lubiana, bo jest taką mozaiką kulturalną i etniczną. Holendrom przypisuje się dewastację tych terenów, wycinkę drzew, wytępienie ptaka Dodo, który jest symbolem wyspy. Tak, jak wygląda Dodo? Ja zresztą zawsze to mówię z uśmiechem ogromnym, że to Holendrom przypisuje się całe zło, jeśli chodzi o wyniszczenie Mauritiusa. I to nie tylko ptak Dodo, to także żółw olbrzymi. Holendrzy też zjedli jaja żółwia olbrzymiego i w ten sposób żółw olbrzymi wyginął. On teraz jest na Mauritiusie, ale to jest żółw, który został sprowadzony z Seszeli. Ale wróćmy do ptaka Dodo. Rzeczywiście Dodo jest symbolem wyspy. Na każdej pocztówce, na każdej pamiątce, nawet w paszporcie mamy ptaka Dodo. Jak otworzymy paszport i spojrzymy na pieczątkę wjazdową, to jest tam właśnie taka mały obrazek ptaka Dodo. Dodo to jest taki nielot około metra, bardzo upierzony ptak. No i właśnie dlatego, że był dość upierzony, dość gruby, mówiąc wprost, to po prostu Holendrzy go wyjedli. A Portugalczycy nazwali Mauritius łabędzią wyspą. Wyspa mała ma zaledwie 61 km długości, 47 km szerokości, ale znajdziemy tam wiele zachwycających miejsc, choćby plaże należące do najpiękniejszych na świecie. Nic dziwnego, że to jedno z najbardziej ekskluzywnych wakacyjnych miejsc na świecie. Najciekawsze, najpiękniejsze plaże. Powiem tak, każda ze stron Mauritiusa, północ, południe, zachód i wschód, ma swoje perełki i ma swoje takie najładniejsze miejsca. Jeśli chodzi o najładniejsze plaże, to jednak powiedziałabym, że są to plaże na południu wyspy. Zresztą to południe jest takie bardziej dzikie, takie przestrzenne, takie jakbyśmy chcieli odpocząć i być z dala od cywilizacji, to na pewno należałoby się wybrać na południe. Natomiast na południowym zachodzie jest też bardzo ładna plaża przy górze Lemor. O górze Lemor też za chwilkę będziemy mówić. Wschód wyspy, miejscowość Belmare, też przepiękne plaże. I na północy z kolei bardzo polecam miejsca do nurkowania. Tam można ponurkować, jest dużo do zobaczenia pod wodą. No tak, Mauritius to raj dla tych, którzy kochają kitesurfing, windsurfing, surfing, żeglarstwo, no i oczywiście snorkeling. Też nurkujesz, prawda? Tak, nurkuję. Powiem szczerze, że swój kurs nurkowy zrobiłam na Cyprze, kiedy dowiedziałam się, że będę pracowała na Mauritiusie. Zrobiłam u moich przyjaciół na Cyprze i wiedziałam, że na Mauritiusie będę kontynuowała, będę chciała jeszcze bardziej się rozwijać i dokładnie zrobiłam 21 nurków na Mauritiusie. Mhm. Mówi się, że 21 to jest taka liczba pełna, taka mówiąca o zakończonym celu i rzeczywiście przepiękny jest ten podwodny Mauritius. Mam uprawnienia, żeby nurkować do 30 metrów pod wodą i jest co zobaczyć. Ja miałam w ogóle przepiękne doświadczenie, jak nurkowałam na Mauritiusie. To było pod koniec już mojego pobytu na wyspie. Nurkowaliśmy, było nas 5 osób i przypłynęły do nas delfiny. Na Mauritiusie delfiny są, ale to jest taka atrakcja turystyczna, gdzie tak zwanymi speedboatami, szybkimi łódkami jedzie się w poszukiwaniu tych delfinów. W zasadzie to jest taka gonitwa, taka turystyczna gonitwa za tymi biednymi delfinami. No jest coś przepięknego je zobaczyć w naturalnym środowisku, natomiast no jest to, tak jak mówię, atrakcja turystyczna. A to doświadczenie, które ja miałam zupełnie przypadkowo i coś, co podobno zdarza się bardzo rzadko, gdzie te delfiny same do nas przypłynęły na nurkowaniu, to było coś naprawdę fantastycznego. Coś, co pamiętam z uśmiechem do teraz. Pływanie z delfinami, no marzenie. Marzenie. Świetnie zachowane rafy koralowe, prawda? Tak, rzeczywiście jest co zobaczyć. Są dobrze zachowane rafy koralowe i naprawdę polecam nurkowanie na Mauritiusie. To znaczy, ja sobie zdaję sprawę, że może i są piękniejsze miejsca na świecie. Jest Australia, jest Egipt, które jeśli chodzi o nurkowanie, podobno jest najpiękniejsze na świecie, ale jeśli chodzi o Mauritius, to naprawdę można się zachwycić pod wodą. Są też zatopione wraki? Tak, ja w ogóle jestem pasjonatką nurkowania do wraku, więc tych wraków jest sporo i można je pooglądać, podziwiać. Na Mauritiusie rzeczywiście było moje pierwsze doświadczenie, jeśli chodzi o nurkowanie wrakowe. Uczyłam się tego na kursie zaawansowanym właśnie do 30 stopni głębokości. Robiłam PADI, to jest jedna z tych organizacji nurkowych i właśnie nurkowałam do wraku. To jest coś fantastycznego, natomiast są określone zasady tego wraku, kompletnie nie można dotykać, bo wraki możemy podzielić na dwie kategorie, tak w ogromnym uproszczeniu. Wraki, które zostały zatopione już jakiś czas temu, lata temu i obrosły tymi pięknymi koralowcami,
rybami, które tam możemy spotkać. I druga kategoria statków, czyli te, które zostały zatopione dość niedawno. Zupełnie inne, nowe doświadczenie, gdzie tak naprawdę one wyglądają tak, jakbyśmy je gdzieś na brzegu widzieli. Gdzieś tam jakaś rdza dopiero zaczyna się pokrywać, te rośliny zaczynają porastać taki statek. Więc obydwa są fajnymi doświadczeniami. Natomiast te statki, które już są pod wodą jakiś czas i obrosły właśnie tymi przepięknymi roślinami, zamieszkały tam podwodne zwierzątka, to jest coś fantastycznego. A jakie to zwierzątka? Czy tam są rekiny? Podobno nie ma. To znaczy Mauritius otoczony jest rafami koralowymi i przez to one nie podpływają do brzegów, więc Mauritius jest wyspą bezpieczną, jeśli chodzi o rekiny. Natomiast jest atrakcja turystyczna, atrakcja nurkowa, tak zwane safari na rekiny. Ja w niej nie uczestniczyłam, niestety zabrakło mi czasu, ale gdzieś tam mam to na liście do zrobienia na Mauritiusie, żeby wyruszyć gdzieś dalej z innymi nurkami na takie safari i wtedy spotkać te rekiny. Podobno jest to bezpieczne. Ja jeszcze nie nurkowałam, tak jak powiedziałam, z rekinami, ale bardzo bym chciała. Grand Bay, lazurowe wybrzeże Mauritiusa. Tam mieszkałaś? Tak, tam mieszkałam rzeczywiście i tak jak Państwu powiedziałam o tym, że bardzo dobrym miejscem na nurkowanie jest północ wyspy, to właśnie okolice Grand Bay. Jest tam zresztą bardzo ładna plaża z palmami, bo tych plaż z palmami tak naprawdę nie ma dużo na Mauritiusie, więc na pewno północ wyspy jest warta zobaczenia. Tylko właśnie miejscowość Grand Bay jest taka dość turystyczna i imprezowa, więc jeśli ktoś by chciał skorzystać z imprez pod chmurką, to zdecydowanie warto się wybrać do Grand Bay. A czy nocne imprezy na Mauritiusie są huczne? Tak, zdarzają się. Byłam w klubie właśnie pod chmurką, więc tam możemy znaleźć takie kluby, gdzie bawimy się i nie ma sufitu, bo jest tak gorąco. Są, tak jak powiedziałam, Grand Bay to jest bardzo dobre miejsce imprezowe. Flick and Flack na zachodzie wyspy też możemy tam znaleźć sporo klubów. No i miałam też okazję być, kiedy był Sylwester na wyspie, więc poszłyśmy z moją koleżanką, z którą pracowałam, na plażę o północy. Były fajerwerki. Było fajnie, było bardzo dużo lokalsów, każdy miał swoje fajerwerki, napoje, różne napoje, też alkoholowe oczywiście, szampany, nie szampany i było naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Narodowy taniec Sega poznałaś, ale chyba poza hotelem. Zdecydowanie. Mówi się, że jak będziemy mieli dużo, dużo szczęścia, to możemy spotkać tańczących mieszkańców właśnie Sega gdzieś na plaży. To jest bardzo ciekawe doświadczenie, gdzie nie tylko chodzimy na te plaże turystyczne właśnie z palmami, ale też udajemy się na takie plaże typowo dla lokalsów, dla kreoli. I tam wtedy możemy poczuć tą atmosferę prawdziwego Mauritiusa i zobaczyć, jak oni biesiadują. W weekendy takie plaże pokrywają się lokalsami. Oni przynoszą jedzenie, robią pikniki, grają, śpiewają, mają instrumenty, no i właśnie tańczą Segę, więc to jest bardzo ciekawe doświadczenie zobaczyć, jak oni to tańczą na żywo, zwłaszcza o zmroku. No i jak tańczą Segę? Przepięknie i bardzo zmysłowo. Mauritius ma ponad 1 000 000 mieszkańców. Niezwykła mieszanka ras, religii, wyznań, kolorów skóry, języków. To piękne. Tak, dokładnie. Zresztą Mauritius jest przedstawiany na zewnątrz jako taka mozaika kulturowo-etniczna i tak jest. Skąd w ogóle się to wzięło? Zacznijmy od tych kolonizatorów. Potomkowie kolonizatorów, potomkowie arystokracji francuskiej, czyli jest sporo Europejczyków na wyspie. No i oprócz tego osoby pracujące w turystyce, chociażby tak jak ja tam pracowałam. Ponadto mamy bardzo dużo Hindusów. To jest w ogóle ciekawa historia z tymi Hindusami, bo Mauritius, tak jak Państwu powiedziałam na samym początku, jest wyspą afrykańską. I to geograficznie nie ulega wątpliwości. Natomiast jak tam pojedziemy, to typowych mieszkańców Afryki tam nie ujrzymy. Bo jednak ten krajobraz Mauritiusa jest taki bardziej indyjski, taki bardziej Sri Lanka. Po prostu hinduistyczny. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, Mauritius był pierwszą kolonią brytyjską, gdzie postanowiono znieść niewolnictwo i zrobić tak zwany wielki eksperyment. To dosłownie się tak nazywało. Wielki eksperyment. Zaczęto sprowadzać pracowników kontraktowych z Indii. Oni przybywali, mieli 60 dni odczekać tak zwanej kwarantanny. Oni przypływali do Port Louis, do portu w Port Louis, czyli stolicy wyspy i właśnie stąd na wyspie tak naprawdę wzięli się Hindusi. Więc oprócz Hindusów będziemy mieli jeszcze kreoli. To są potomkowie niewolników, czyli ci najbardziej czarni, absolutnie tutaj nikogo nie obrażając. No i Chińczycy, którzy rozwijają na wyspie handel. To jest jedna w ogóle z takich bogatszych wyspów,
wysp, jeśli chodzi o Afrykę, jakby nie powiedzieć najbogatszych, bardzo dobrze rozwinięta gospodarczo. Mamy taką różnicę między biedniejszymi i bogatszymi, jak chyba wszędzie, ale jest na dobrym poziomie ta wyspa, jeśli chodzi o infrastrukturę, o gospodarkę, o turystykę. Natomiast wrócę jeszcze do tej mozaiki kulturowo-etnicznej. Tak jak narodowości, tak będziemy mieli na wyspie, czy tak mamy na wyspie różne religie. Przede wszystkim ten wspomniany przeze mnie hinduizm. Większość mieszkańców to jednak na wyspie Hindusi. Mamy również katolików i mamy muzułmanów. Więc to jest bardzo niecodzienne doświadczenie, niecodzienna sytuacja, gdzie obok meczetu stoi kościół katolicki, a jeszcze obok, za rogiem, świątynia hinduska, kolorowa świątynia hinduska. I to wszystko tworzy jedną barwną mozaikę, współgra ze sobą i mieszkańcy żyją ze sobą we wspólnej przyjaźni i to wszystko współgra ze sobą tak naprawdę bardzo ładnie. Procentowo Hindusi stanowią aż 68% mieszkańców wyspy, kreole 27%. Każda społeczność celebruje uroczystość w innym czasie, dlatego wypoczywając na wyspie można trafić na jedno z wielu hucznie obchodzonych świąt. Trafiłaś na pewno na święta tam niejedne. Tak, dokładnie. Zresztą miałam na wyspie okazję być, kiedy było Boże Narodzenie. Dość ciekawe doświadczenie, kiedy na kolację wigilijną idzie się w letniej sukience i w sandałkach, w towarzystwie palm, które są przystrojone światełkami, a później w barze przy plaży je się rybę. Więc jest to ciekawe doświadczenie. Natomiast Boże Narodzenie, z uwagi na to, że katolików na wyspie jest jednak mniej i zupełnie inny jest klimat, jest tak dość rozrywkowo obchodzone. W hotelach są zawsze kolacje wigilijne dla tych, którzy mają taką ochotę i potrzebę. Są takie huczne kolacje wigilijne. Natomiast jakoś Boże Narodzenie to nie jest takie główne święto. Jednak te święta hinduskie mają większą, może nie popularność, tylko z uwagi na to, że większość jest Hindusów na wyspie, to jednak przodują te święta hinduistyczne. Natomiast rzeczywiście tak jest, że tych świąt jest sporo. Bardzo często przez wyspę przechodzą pielgrzymki hinduistyczne, gdzie mieszkańcy niosą bóstwa hinduistyczne. Zresztą, jakbyście Państwo byli na Mauritiusie, to ja zachęcam, aby udać się do świętego jeziora Ganga Talao. Mieszkańcy wierzą, że to jezioro połączone jest ze świętym Gangesem w Indiach i tam odbywa się najwięcej ceremonii hinduistycznych. I nawet jak pojedziemy tam spontanicznie, to też będziemy mogli wziąć udział w takiej małej ceremonii świątyni, przy tym świętym jeziorze Ganga Talao, dostaniemy namaszczenie, czyli na czole nam duchowny zrobi taki znak kolorowy. Zresztą tak bardzo łatwo jest zobaczyć, kto już tam był z turystów, a kto jeszcze nie. Zazwyczaj jak się zwiedza wyspę w jeden dzień, to się zwiedza ją w podobnej kolejności i podobnych atrakcjach. I bardzo często, jak spotykamy turystów, którzy są jeszcze bez tak zwanego namaszczenia i kropki na czole, no to wiemy, że oni już zmierzają do świętego jeziora i jeszcze tam nie byli. A ci, którzy mają kropki, no to już wiemy, że byli przy świętym jeziorze Hindusów. Tam można też spotkać małpki, można złożyć ofiary z owoców, bo w hinduizmie bardzo popularne są takie ofiary składane z owoców. Językiem urzędowym jest angielski oczywiście. I to jest ciekawostka, bo tak jak Państwu powiedziałam na samym początku, Wielka Brytania była ostatnim kolonizatorem do 1968 roku. I rzeczywiście język angielski jest językiem urzędowym, ale łatwiej jest na wyspie się dogadać w języku francuskim. I zawsze, jak kogoś spotkamy z lokalsów, pojedziemy do sklepu, do hotelu, gdziekolwiek, to zawsze będzie bonjour. Nie będzie good morning, tylko będzie bonjour. Więc było mi bardzo miło słyszeć bonjour madame za każdym razem. I rzeczywiście zdecydowanie łatwiej jest się porozumiewać w języku francuskim, chociaż język angielski też oczywiście jest bardzo, bardzo popularny. A po kreolsku? Dzień dobry pani. Oj, nie wiem. W języku kreolskim mówią tylko kreole, a jest ich zdecydowana mniejszość na wyspie. I jak mówią po kreolsku, to tylko między sobą. Bo jakby na zewnątrz już mówią w języku francuskim. Zresztą język kreolski jest trochę wymieszany z francuskim, jest bardzo podobny, natomiast ja kreolskiego niestety nie znam. Mieszanka kultur obecna jest też w kuchni Mauritiusa. Tak, rzeczywiście. Na wyspie możemy spotkać bardzo wiele, wiele smaków. Przede wszystkim bardzo Państwu polecam kuchnię kreolską. Ryby czy mięso w sosie kreolskim. To jest taki sos pomidorowy, ale ciekawostka jest taka, że w każdej restauracji czy w każdej rodzinie
każdym domu ten sos kreolski będzie zdecydowanie różny. Czy kuchnia Mauritiusa jest pikantna? Tak i nie. Dlatego, że rzeczywiście papryczka chili jest bardzo popularna, natomiast bardzo często jakby ona jest podawana obok, albo są tak zwane pasty z dodatkiem tej papryczki chili, gdzie można sobie jakby tą pastę chili dołożyć do potrawy, a niekoniecznie musimy jakby od razu ją jeść. Natomiast jeśli chodzi o inne rodzaje kuchni, no to kuchnia francuska zdecydowanie tutaj też przoduje. Bardzo popularne są takie kawiarenki francuskie. Możemy zjeść francuskie specjały, na przykład na śniadanie, popić soczkiem pomarańczowym. Bardzo, bardzo popularne miejsca na wyspie. Francuskie bagietki też przodują. Też owoce morza, oczywiście już z drugiej strony przepyszne owoce morza. Zresztą, tak jak Państwu powiedziałam na samym początku, z jednej strony wyspa droga i drogie restauracje, z drugiej strony możemy zjeść bardzo tanio na plaży. I na plaży możemy zjeść owoce morza w bardzo przystępnych cenach i bardzo pyszne. W tak zwanych budkach przy plaży. Możemy skosztować ryby merlin. Tak, przepyszna rybka. Możemy homara spróbować. Nawet wziąć udział w wyprawie na połów ryby merlin, tak? Tak, tak. To też jest bardzo popularna atrakcja dla tych, którzy lubią łowić ryby. Miałam takich panów, którzy rzeczywiście wypłynęli na połów merlina. Należy się dogadać z lokalsami, umówić się na konkretną godzinę. Wypłynięcie jest zazwyczaj bardzo wcześnie rano. No i jak ktoś jest pasjonatem, to dlaczego nie? Tak jak powiedzieliśmy zresztą na samym początku, Mauritius daje nam bardzo dużą możliwość, jeśli chodzi o uprawianie sportów wodnych. Możemy spróbować nurkowania, możemy spróbować kitesurfingu. Też bardzo popularnym miejscem jest chociażby Góra Lemorne i ta plaża przy Górze Lemorne. No właśnie możemy wypłynąć na połów ryb, możemy pooglądać te delfiny, możemy snurkować. No bardzo, bardzo dużo atrakcji nas na Mauritiusie wodnych czeka. To wróćmy do Góry Lemorne, leżącej niedaleko plaży. Można sobie wykupić wycieczkę samolotem i oglądać z góry w tym właśnie miejscu niecodzienne zjawisko, jakim jest wodospad podwodny. Pięknie to wygląda na zdjęciach. Tak, to jest coś fantastycznego. Podwodny wodospad, w zasadzie iluzja, iluzja wodospadu, woda, która się załamuje, tworzy takie przepiękne zjawisko, zwane właśnie podwodnym wodospadem. To jest jedna z większych atrakcji tej wyspy i zdecydowanie warto ją zobaczyć. Niestety albo stety, jedyną możliwością zobaczenia tej atrakcji jest lot helikopterem nad wyspą. Ja tym helikopterem leciałam, bardzo to Państwu polecam. Coś fantastycznego. Ten wodospad wygląda fantastycznie. Te zdjęcia, które możemy zobaczyć w internecie, no możemy po prostu zobaczyć to na żywo. Coś fantastycznego. Ale wchodziłaś też na górę Lemorne. No i jak się wchodzi? Wchodzi się ciężko, dlatego że ten trekking nie jest tak bardzo długi, bo on trwa około 3 godziny w jedną stronę. Natomiast ostatnia część wyspy to jest w zasadzie wchodzenie po kamieniach do góry. To jest mniej więcej 45 minut, pół godziny wchodzenia do góry po kamieniach, dość stromo. Warto się przygotować i jeśli chodzi o schodzenie, no to schodzimy, mówiąc wprost, tyłkiem do zbocza. Trzeba się rękami przytrzymywać, tyłek do tyłu i schodzimy w dół, dość niebezpiecznie, ale polecam, warto. Te widoki, które zobaczymy po drodze, są naprawdę warte zobaczenia i rekompensują ten trud podróży. Ale dlaczego też trudno się wchodzi? Dlatego, że wchodzi się bez żadnego zacienienia. To wszystko jest na otwartym słońcu, na otwartej patelni. Jest po prostu bardzo gorąco, więc jeśli byście Państwo się wybierali, to zdecydowanie dobre buty, nie śliskie, bo mamy kamienie w ostatniej części i zdecydowanie warto wziąć ze sobą i wodę, i jedzenie, bo nic na trasie nie kupimy. Można ten trekking zrobić samodzielnie. Ja go tak zrobiłam, ale spotkamy się z zakazami robienia tego samodzielnie. Od razu to Państwu mówię. Więc jak ktoś woli, czy potrzebuje się czuć bardziej bezpiecznie, to można wziąć lokalnego przewodnika i wtedy wchodzić na górę z takim lokalnym przewodnikiem. Ale do zrobienia samemu też jest i bardzo, bardzo polecam. Fani trekkingu znajdą też inne piękne miejsca na Mauritiusie, bo środkowy Mauritius to ponad 800-metrowe szczyty górskie. Zdecydowanie tych szczytów górskich na Mauritiusie jest sporo. Co mogę Państwu polecić, jeśli chodzi o taki lekki trekking? Mogę Państwu polecić trekking oprócz Góry Lemorne na Siedem Kaskad. Przepiękne wodospady układają się w takie schodki, jest ich 7. Fantastyczne zjawisko, praktycznie nie ma tam żadnych turystów. Warto wziąć ze sobą ręcznik i strój kąpielowy, żeby się gdzieś tam w jakimś jeziorku po drodze wykąpać, ochłodzić. Coś fantastycznego, bardzo Państwu polecam. A rezerwat 7 kolorów?
Tak, Ziemia Siedmiu Kolorów, Park Narodowy Szamarel. Coś też pięknego, co warto zobaczyć na Mauritiusie. Ziemia Siedmiu Kolorów. Dlaczego siedem kolorów? Dlatego, że tyle podobno ich tam można naliczyć. Skąd w ogóle ta ziemia się wzięła? Na Mauritiusie, który jest wyspą wulkaniczną, lawa wulkaniczna zastygała nierównomiernie. I właśnie stąd, od tego nierównomiernego zastygania lawy, powstały różne kolory ziemi. W tym momencie ta ziemia, ten fragment ziemi jest ogrodzony, to jest teren prywatny i można to zobaczyć. Wygląda to przepięknie, ale błagam Państwa, jak tam będziecie, to musi być słońce, bo te kolory cudownie wyglądają w słońcu. Tylko w słońcu. Niestety miałam nieprzyjemność zobaczyć Ziemię Siedmiu Kolorów także w ulewie, no i nie polecam. Ale jeszcze chciałam powiedzieć o tym Parku Narodowym Szamarel, dlatego że Szamarel to nie tylko Ziemia Siedmiu Kolorów, ale to także przepiękny wodospad, który obok możemy znaleźć. No i kawa. Nie wszyscy wiedzą, że na Mauritiusie rośnie kawa. I właśnie ta kawa nazywa się kawą Szamarel. Ale wszyscy wiedzą, że tam uprawia się trzcinę cukrową. Tak. Czy to prawda, że z trzciny cukrowej na Mauritiusie produkuje się najlepszy cukier na świecie? Cukier i rum. Więc fani rumu zdecydowanie zapraszam na Mauritius. Można pokosztować, popróbować przepyszny rum z wanilią. Jest też cudowny Park Narodowy Black River Gorges, określany też mianem Parku Narodowego Przełomu Czarnej Rzeki. Tak, Park Narodowy Czarnej Rzeki. Też zdecydowanie warto się tam wybrać. Przepiękne miejsce, pełne natury, wodospadów. Zresztą nawet jak już wjeżdżamy samochodem czy autobusem na sam teren Parku Narodowego, to już tak naprawdę nie zagłębiając się pieszo, możemy zobaczyć, możemy odczuć, jak to jest przepiękny teren. Namiastka. I jak bardzo zielony. No właśnie, namiastka tak. Dżungli. Tak. Niemal 150 gatunków endemicznych roślin. W północno-środkowej części Mauritiusa jest ogród botaniczny Pamplemus. Pamplemus, tak, tak. Ogród przepiękne grapefruitowy, miejsce. Tak to należy tłumaczyć. Ten ogród Pamplemus tak naprawdę słynie z lilii królewskiej, z Wiktorii Amazońskiej. Przepiękna, ogromna Wiktoria Amazońska. Bardzo Państwu polecam, żebyście się tam wybrali, zwłaszcza jak na przykład brakuje słońca i na plażę niekoniecznie, albo z drugiej strony, jak jest bardzo gorąco i chcielibyśmy się trochę ochłodzić, to spacerując po tym ogrodzie botanicznym, który jest zlokalizowany dość niedaleko stolicy wyspy Port Louis, tam naprawdę bardzo warto się wybrać. Gigantyczne są te lilie wodne. Tak, tak. Podobno nawet mogą metry utrzymać. Tak, podobno mogą utrzymać dzieci. Ja nie próbowałam, nie mam dzieci, ale podobno mogą. Piękne są też kwiaty lotosu w tym ogrodzie botanicznym. Tak, możemy też zobaczyć przepiękne kwiaty lotosu. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, jak odróżnić prawdziwy lotos. Lotos jest kwiatem, który wyrasta z błota. I to jest taka w ogóle symbolika tego kwiatu lotosu, który z tego błota wyrasta, jest taki przepiękny. I później, jak rzucimy krople wody na kwiat lotosu, to ona tak spływa i nic na kwiecie lotosu nie zostaje. Też przepiękne zjawisko przyrodnicze. Na 37 hektarach znajdziemy 800 tysięcy roślin, ponad 500 gatunków, w tym 80 różnych gatunków palm. Tam jest na przykład palma królewska, zakwitająca raz na 40 lat. Może trafiłaś? Tak, widziałam palmę królewską. Niestety nie kwitła. Natomiast jeśli już jesteśmy przy palmach, to zdradzę Państwu taką ciekawostkę kulinarną. Jest tak zwana sałatka milionera. Zresztą nie jest tak bardzo droga i można ją swobodnie sobie spróbować. I ta sałatka milionera ma jeden główny składnik w sobie. To jest właśnie serce palmy. Czyli można powiedzieć, że jest to opcja wegetariańska, jest serce palmy. No jest niestety smutna historia z tą sałatką też związana. W momencie, kiedy z palmy wyjmiemy serce, no to palma już umiera. Więc no można próbować, można nie próbować. Na pewno jest to taka dość ciekawostka kulinarna. Sałatkę milionera na wyspie można zjeść. Są w tym ogrodzie botanicznym Pamplemus na Mauritiusie święte drzewa Hindusów. Są drzewa zasadzone osobiście przez Nelsona Mandelę, Indirę Gandhi, księżniczkę Małgorzatę, François Mitterranda. No warto tam się wybrać. Warto, zdecydowanie. Zresztą przy wejściu jest mapka i z taką mapką z łatwością możemy się po tym ogrodzie poruszać i znaleźć dokładnie to, czego oczekujemy i to, czego poszukujemy. A jak podróżuje się po wyspie? Bardzo
bardzo dobrze. Mamy kilka możliwości. Oczywiście jednym z najprostszych sposobów zawsze jest samochód, ale z drugiej strony uważałabym na to, bowiem na Mauritiusie ruch jest, proszę Państwa, lewostronny. Więc jeśli nie chcielibyśmy się za bardzo stresować i nadwyrężać naszych półkul mózgowych, to przemyślmy tą opcję. Jeśli chcielibyście Państwo być tam na własną rękę, to warto też zapłacić taksówkarzowi. To nie są dość duże pieniądze i taksówkarz nas jest w stanie obwieźć po wszystkich najważniejszych atrakcjach na wyspie. Przede wszystkim Ziemia Siedmiu Kolorów, wodospad Szamarel, jezioro, święte jezioro Hindusów Ganga Talao. Co jeszcze? Herbaciarnia i pola herbaciane, park Kasela, waniliowy park krokodyli. To też jest miejsce, które polecam, bo ono słynie z żółwi olbrzymich. Ale jeszcze jak możemy podróżować po Mauritiusie? Proszę Państwa, możemy też wypożyczyć skuter. Niewielkie pieniądze, jeśli ktoś jest fanem tego typu środków lokomocji. Natomiast w ostateczności zostają nam lokalne autobusy. I to jest też taka mozaika Mauritiusa, bowiem z jednej strony dość jakościowo dobre i luksusowe samochody, a z drugiej strony autobusy rodem z Indii. I takie autobusy rodem z Indii zabierają i lokalsów, i turystów tak naprawdę po całej wyspie. Więc jeśli Państwo lubicie podróżować dziko i swoimi drogami i chcecie zagłębić się w taki prawdziwy Mauritius, to zdecydowanie chociaż raz warto lokalnym autobusem się przejechać. Jak wygląda stolica Mauritiusa, Port Louis? Zdecydowanie warto ją zobaczyć. Tam jest miejsce, o którym Państwu wspomniałam na początku, miejsce upamiętniające tą podróż Hindusów właśnie na Mauritius, gdzie oni dobijali do portu i mieli odbyć 60 dni kwarantanny, więc warto na pewno podejść do tego portu. Warto w ogóle pospacerować, zagłębić się w tą stolicę, bowiem jest ona bardzo zróżnicowana. Z jednej strony meczety, z drugiej strony targi, jakieś uliczki, parki, naprawdę, naprawdę warto. Zresztą jak będziecie w stolicy, to wybierzcie się koniecznie na główny bazar. Nie wiem, czy Państwo widzieliście wcześniej coś takiego. Dla mnie to był szok i chcielibyśmy na przykład kupić pomidorki. Podchodzimy do stoiska i pomidorki są ułożone w przepiękną piramidkę. Zabierzemy 3 pomidorki, pan od razu przychodzi, uzupełnia piramidkę, wszystko musi być perfekcyjnie ułożone. Ciekawe miejsce, ja zawsze zresztą polecam, gdzie nie jesteśmy, wybrać się na taki lokalny targ, tam możemy zobaczyć tą prawdziwą duszę danego miejsca. No, ale troszeczkę zabytków też jest. Jest XVIII-wieczny meczet Jumach Mosque, najstarszy na wyspie, połączenie architektury indyjskiej, kreolskiej, islamskiej. Jest też muzeum, w którym fani znaczków pocztowych znajdą coś dla siebie. Tak, rzeczywiście jest muzeum znaczków pocztowych i tam jest jeden z najdroższych znaczków pocztowych na świecie, przechowywany. Wartość tego znaczka jest bodajże ponad 1 000 000 euro i możemy go tam zobaczyć. Mauritius był jednym z niewielu krajów, które te znaczki zaczęły wydawać i dla tych, którzy kochają, są fanami znaczków pocztowych, zdecydowanie mogą do tego muzeum się wybrać, ale też ci, którzy chcieliby po prostu taki znaczek z ciekawości zobaczyć. Ale zdarzę Państwu ciekawostkę, że tak naprawdę stale podświetlana jest replika tego znaczka. Trzeba mieć znajomości, żeby oryginalny znaczek został podświetlony. Ja tam byłam z moją koleżanką przewodniczką, która miała znajomości i podświetlili nam ten właściwy znaczek. Więc jak Państwo tam będziecie, to warto zapytać i powiedzieć, że wy wiecie, że ten nieoryginalny jest podświetlany i żeby Wam podświetlili ten oryginalny. Oczywiście chodzi o względy może niebezpieczeństwa, ale żeby ten znaczek po prostu się nie niszczył. No tak, zwłaszcza, że i tak jest bardzo stary, z 1847 roku pochodzi. Tak, te znaczki zostały wydrukowane błędnie, a są taką ciekawostką na skalę światową, to jest coś fantastycznego. Na Mauritiusie są też Muzeum Fotografii, Muzeum Szkła. Fani muzeów też znajdą coś dla siebie. Tak, zdecydowanie. O, proszę Państwa, przypomniałam sobie właśnie, że mówiliśmy o ptaku Dodo. I na samym południu wyspy jest Muzeum Narodowe, gdzie możemy znaleźć szkielet ptaka Dodo. To jest jedyny oryginalny szkielet ptaka Dodo na wyspie. No jest on poskładany z różnych kości, z różnych fragmentów ptaka Dodo, nie z jednego, ale prezentuje się nieźle i warto się tam udać. Mauritius to idealne miejsce na ślub na przykład. Jest tam taki kościółek z czerwonym dachem. To jest na nieszczęśliwym przylądku, słyszałaś o tym, na północy. Tak, przylądek ludzi nieszczęśliwych. No i tam te śluby, gdzie mówią sobie tak ludzie z całego świata. Tak, to jest rzeczywiście coś dziwnego. Kościółek jest przepiękny, katolicki. Natomiast dlaczego przylądek ludzi nieszczęśliwych? Dlatego, że tam rozbijały się statki. Po
prostu. I stąd przylądek ludzi nieszczęśliwych. O samobójstwach nie słyszałam, natomiast rzeczywiście dużo osób w tym kościele bierze ślub. Są Polacy, którzy na Mauritiusie brali ślub, natomiast ja pracowałam z dziewczyną, która organizowała śluby dla Czechów, więc bardzo dużo osób z Czech przyjeżdżało na Mauritius i ta moja koleżanka takie śluby na plaży im organizowała. Coś przepięknego. To proste, zorganizować tam taki ślub? Tak, aczkolwiek najlepiej przez jakąś lokalną agencję. Wyspa jest bardzo bezpieczna w ogóle, dość okamerowana. Moja koleżanka przekonała się o tym, kiedy wracając nocą z imprezy, została jej wyrwana torebka z ręki. I kilka dni później torebka się odnalazła, bowiem, jak się okazało, wyspa jest cała okamerowana. I było bardzo łatwo ustalić, kto tą torebkę jej wyrwał. Więc może nie powinnam tego mówić, ale to w sumie dobrze świadczy o tym, że o to bezpieczeństwo na wyspie się dba. Pewnie. Jest dość dużo policji. Miałam przyjemność współpracy z policją. Musiałam coś przetłumaczyć moim turystom, więc jest to zupełnie dobrze zorganizowane. Mówią po angielsku, mówią po francusku. Nie ma najmniejszego problemu, są bardzo przyjaźni. Zresztą w ogóle o tym nie powiedzieliśmy, że mieszkańcy Mauritiusa są bardzo, bardzo przyjaznymi ludźmi. Miałam też przyjemność na Mauritiusie współpracować z służbą zdrowia i wtedy dowiedziałam się, że jest ona na dość wysokim poziomie. Bowiem mój turysta, bo pracowałam tam dla biura podróży, mój turysta dostał przed samolotem zawału. Na szczęście udało się to ustalić przed samolotem i został skierowany do szpitala. Okazało się, że obsługa medyczna jest fantastyczna, że ze stolicy przyjechał sam kardiolog, że bez problemu można było się porozumieć, dogadać, uzyskać informacji i pan musiał zostać na Mauritiusie kilka dni. To było wszystko opłacone przez ubezpieczenie. Wszystko dobrze się skończyło. Pan odezwał się do mnie po powrocie do kraju, więc jeśli chodzi o służbę zdrowia, to zdecydowanie służba zdrowia na Mauritiusie jest, działa i nie mamy się czego obawiać. Dużo Polaków tam było? Sporo. Na Mauritius możemy dolecieć liniami lotniczymi. Jest połączenie Air France'a przez Paryż, jest połączenie Emirates przez Dubaj. Możemy też polecieć lotem czarterowym, wykupując u polskich biur podróży. Na Mauritiusie rośnie też herbata, jest hodowana. Nie jest tak jak kawa na Mauritiusie, tak i herbata nie jest eksportowana na zewnątrz, ale jest taką bardzo fajną, ciekawą pamiątką, ja zawsze mówię pamiątką spożywczą, którą warto przywieźć sobie z wyspy. Warto pojechać w ogóle do fabryki herbaty, na pola herbaciane, zobaczyć jak to wygląda, poznać proces produkcji herbaty. No i jak wykupimy sobie bilet wstępu do takiej fabryki herbaty, to dostaniemy kubeczek, dostaniemy ciasteczka i będziemy mogli próbować sobie taką herbatę i w takich ilościach, jak tylko będziemy chcieli. No później trzeba tylko ze snem uważać, prawda? No bo herbata też jednak sporo teiny zawiera, więc ci, którzy mają problemy ze snem, lepiej za dużo tej herbaty nie pijcie. Jedną z perełek wyspy zdecydowanie są żółwie olbrzymie. O to zawsze turyści pytają, zresztą to jest taka wizytówka tej wyspy, taka wisienka na torcie. Jeśli ktoś żółwi olbrzymich nie widział nigdy na żywo, to bardzo, bardzo Państwu polecam. Powiem Państwu też, jak tego żółwia pobudzić. Żółwie olbrzymie są bardzo leniwe. Zazwyczaj jak je zobaczymy, to będą takie zwinięte, no po prostu spały, drzemały sobie. Więc jak Państwo podejdziecie i zaczniecie takiego żółwia drapać, głaskać po szyi, to on zacznie się bardzo, bardzo powoli, ale jednak podnosić, więc należy go dalej głaskać, 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 no i ten żółw się zacznie podnosić. Później możemy wziąć jakiś listek i takiego żółwia nakarmić. Tylko uważajcie, bo one wprawdzie zębów nie mają, ale sporo mają siły, są ogromne. Żeby później nie było jakiejś przygody niebezpiecznej z ręką, to jednak w oddali trzymać łodygę liścia. Żółwie olbrzymie endemicznie występowały na Mauritiusie, natomiast wyginęły. Te żółwie, które teraz możemy na Mauritiusie spotkać, są sprowadzone z Seszeli, gdzie możemy w największej liczbie te żółwie spotkać, zobaczyć. Przede wszystkim polecam Państwu waniliowy park krokodyli. Można by powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju rezerwat tych żółwi olbrzymich. One na Mauritiusie tak naturalnie nie występują. Musimy właśnie udać się do jednego z parków. Jednym z tych parków jest Kasela, natomiast tamte żółwie są mniejsze. Drugim z tych parków jest właśnie wspomniany przeze mnie waniliowy park krokodyli. Kryształowo czyste laguny, rajskie plaże, herbaciane szlaki, plantacje trzciny cukrowej, raj zagubiony na Oceanie Indyjskim, Mauritius. A naszym gościem była Joanna Dąbek. Bardzo dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję. Było mi bardzo miło i dziękuję za zaproszenie. I przy okazji polecam Twoją stronę internetową wyjdźdoświata.pl, gdzie mogą Państwo przeczytać o kobiecych wyjazdach.
które organizujesz, prawda? Tak, zdecydowanie od jakiegoś czasu zaczęłam organizować kobiece wyjazdy. Taki wymyśliłam sobie pomysł, tak się realizuje. Zabieram kobiety w oryginalne miejsca na swój sposób. Więc wszystkie kobiety, które mają ochotę poznać świat, ale w małych kobiecych grupach, bardzo serdecznie zapraszam.